Centrat pe ceea ce trebuie să facem pentru a asigura și livra în mod concret securitate pentru cetățenii noștri în această realitate fundamental schimbată. Așadar, am avut astăzi un schimb de opinii de substanță cu privire la evoluțiile recente de securitate, dar și privind răspunsul aliat la acestea, mai ales în pregătirea deciziilor de la summitul NATO de la Madrid. Dialogul de astăzi a evidențiat, o dată în plus, angajamentul nostru ferm de a contribui activ la realizarea obiectivelor NATO. Am subliniat și în acest context necesitatea ca viitorul concept strategic al NATO să reflecte cât mai adecvat și realist noi parametri de securitate, să acorde prioritatea apărării colective, să definească Rusia ca amenințare și să consolideze alianța pe toate palierele pentru a face față tuturor provocărilor din prezent și din viitor. Apărarea colectivă este și trebuie să rămână sarcina fundamentală prioritară a NATO. Legătura transatlantică și articolul 5 al tratatului de la Washington fac din NATO cea mai puternică alianță politico-militară din istorie. Iar în contextul actual, acestea sunt mai relevante ca oricând. Am examinat stadiul de implementare a deciziei pe care am luat-o la întâlnirea liderilor NATO de pe 24 martie cu privire la transformarea posturii aliate pe flancul estic. Am reiterat că amplul proces de adaptare a alianței pentru viitor trebuie să înceapă cu regândirea profundă a posturii NATO de descurajare și apărare, dar pe termen lung trebuie să ne asigurăm că NATO este capabilă și pregătită să răspundă în mod eficient și calibrat amenințărilor cu care se confruntă. Este necesar ca alianța să fie capabilă să apere fiecare centimetru din teritoriul său, din teritoriul aliat. Rezultatul pe care îl urmărim este o prezență NATO consolidată pe flancul estic, unitară și coerentă, robustă, credibilă și sustenabilă, în special la Marea Neagră, cea mai expusă amenințărilor Rusiei. Acționăm pentru adoptarea de elemente concrete în acest sens la summitul NATO de la Madrid, care va avea loc la sfârșitul acestei luni. Regiunea Mării Negre are o importanță strategică pentru securitatea euroatlantică, iar viitoarele măsuri de descurajare și apărare trebuie să trateze cu prioritate nevoile de securitate ale zonei. În același timp, un alt subiect important abordat în cadrul discuțiilor a fost acela al consecințelor multiple pe care războiul le generează, nu doar din perspectiva de securitate, ci și în plan umanitar și economic. În acest sens, un accent deosebit a fost pus pe nevoia de a sprijini în continuare Ucraina și poporul ucrainean. Am reiterat cu această ocazie faptul că România a depus eforturi susținute pentru a sprijini umanitar Ucraina, dar și Republica Moldova. Am subliniat și în acest context importanța demersurilor pentru asigurarea securității alimentare, domeniu în care România deja oferă un sprijin consistent. De asemenea, am susținut perspectiva consolidării relațiilor NATO cu partenerii din regiune, profund expuși la presiunile și agresiunea Rusiei. Totodată am exprimat susținerea fermă a României pentru politica NATO a ușilor deschise și pentru aderarea Suediei și Finlandei la alianță. Aderarea acestor state va contribui la întărirea securității alianței în ansamblul său printr-o postură de descurajare și apărare mai eficientă, inclusiv pe flancul estic.
Pe baza viziunii noastre comune privind schimbările din mediul de securitate și a imperativului ca Alianța să aibă o reacție pe măsura acestora, vom continua coordonarea strânsă pentru a identifica și promova cele mai bune soluții pentru consolidarea NATO pe termen lung. La finalul summitului nostru am adoptat o declarație comună care reflectă poziția noastră. Domnule președinte, dragă Ange, ai cuvântul. Panie prezydencie, drogi Klausie, bardzo dziękuję. Szanowni państwo, dziękuję bardzo panu prezydentowi za ugoszczenie nas dzisiaj tutaj w Bukareszcie na tym niezwykle ważnym spotkaniu. Dziękuję, że zrealizowaliśmy razem to, co uzgodniliśmy prawie dwa miesiące temu w czasie mojej wizyty tutaj u pana prezydenta, kiedy omawialiśmy na gorąco kwestię tego, co dzieje się za naszymi granicami na Ukrainie, w jaki sposób możemy pomóc Ukrainie i w jaki sposób powinno pomóc NATO oraz przede wszystkim w jaki sposób powinniśmy w obecnej sytuacji wzmacniać strefę naszego bezpieczeństwa, czyli krótko mówiąc budować to bezpieczeństwo przede wszystkim dla naszych państw i narodów, bo to jest nasz podstawowy obowiązek jako prezydentów. Wtedy przyjęliśmy ustalenie, że zwołamy przed szczytem NATO w Madrycie spotkanie bukaresztańskiej dziewiątki, tradycyjne, ale właśnie tutaj do Bukaresztu. Uśmiechnąłem się wtedy i powiedziałem dlatego, że Bukareszt przynosi nam szczęście, kiedy w Bukareszcie spotkaliśmy się przed szczytem NATO w Warszawie w 2016 roku. Właściwie wszystko, co sobie omówiliśmy i ustaliliśmy tutaj w Bukareszcie, później na szczycie NATO w Warszawie zostało zatwierdzone, więc zarówno bukaresztańska dziewiątka miała szczęśliwe posiedzenie, jak i szczyt NATO w Warszawie był dla nas szczytem szczęśliwym. Liczę na to, że tak samo będzie i tym razem, że ten szczyt będzie dla nas z punktu widzenia historycznego szczytem szczęśliwym, historycznym, który przyniesie nam wzmocnienie naszego bezpieczeństwa w efekcie, które zostanie potwierdzone ostatecznie poprzez ustalenia szczytu madryckiego, który rzeczywiście pod koniec tego miesiąca. Proszę państwa, bardzo wiele się dzieje w tej polityce międzynarodowej, to trzeba bardzo mocno podkreślić. Przede wszystkim w kontekście właśnie bezpieczeństwa i Ukrainy. Wojna na Ukrainie jest faktem. Ukraina niezwykle dzielnie się broni przed napaścią rosyjską. Podkreślamy to na każdym kroku, niczym nieusprawiedliwioną agresją na wolne, niepodległe, suwerenne państwo, agresją, która nie ma żadnego, absolutnie żadnego obiektywnego uzasadnienia poza tym, że Rosja chce realizować swoje ambicje imperialne, chce władać nad Ukrainą, chce okupować Ukrainę, chce, żeby rozciągała się na Ukrainę jej strefa wpływów, czyli to, co Rosjanie ku drżeniu naszej części Europy nazywają ruski mir, a przed czym my, ci, którzy pamiętają czasy Imperium Sowieckiego i tego, co to znaczyło być za żelazną kurtyną, przed czym bronimy się wszelkimi możliwymi siłami, a dzisiaj za obronę przed tym krew przelewają dzielnie Ukraińcy. Więc oczywiście dyskutowaliśmy dzisiaj tutaj w Bukareszcie nad tym, w jaki sposób powinniśmy im nadal pomagać. Polska pomaga Ukrainie praktycznie każdego dnia. Jesteśmy pod tym względem absolutnie zdeterminowani. Uważamy, że jest to interes nie tylko Ukrainy, żeby się obronić i zachować suwerenność, niepodległość i wolność, ale że jest to także interes nas, Polaków, Polski, całej wschodniej flanki, NATO, Unii Europejskiej i całego wolnego świata. Żeby Ukraina nie tylko się obroniła, ale przede wszystkim, żeby wróciła do swoich granic międzynarodowo uznanych, aby wrócił porządek, który był zatwierdzony, można powiedzieć, przez świat po zmianach, które nastąpiły w 1989 roku i na początku lat 90. i który trwał przez ostatnie prawie 30 lat, a który dzisiaj Rosja za wszelką cenę próbuje zburzyć, ustanawiając swoją nową strefę wpływów, na co absolutnie nie ma naszej zgody. Po to, aby właśnie obronić się przed tym w przyszłości i aby wzmocnić nasze bezpieczeństwo, spotkaliśmy się dzisiaj w Bukareszcie i po to spotkamy się także w Madrycie. Cóż chcemy? No chcemy, żeby
Enhanced Forward Presence, czyli wzmocniona, wysunięta obecność, którą dzisiaj mamy na wschodniej flance NATO, nie tylko rozciągnęła się na dodatkowe kraje, myślę tutaj o Bułgarii, myślę tutaj o Węgrzech, myślę tutaj o Słowacji, bo to już w zasadzie jest postanowione, ale chcemy także, aby przekształcona została w Enhanced Forward Defense, czyli we wzmocnioną, wysuniętą obronę i w efekcie, żeby grupy batalionowe, które dzisiaj są obecne, zostały przekształcone w grupy brygadowe, czyli aby liczba żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego w poszczególnych krajach wschodniej flanki NATO znacząco się zwiększyła. Oczywiście elementem tego całego procesu jest także przekształcenie Tailored Forward Presence tutaj w Rumunii w Enhanced Forward Presence, ale mam nadzieję, że w przyszłości także w Enhanced Forward Defense, czyli właśnie we wzmocnioną obronę z nie tylko batalionowymi, ale właśnie brygadowymi grupami bojowymi, które będą tutaj w naszych krajach stacjonowały i które będą w oczywisty sposób poprzez zwiększoną liczbę żołnierzy, bo jeżeli bierzemy pod uwagę grupę brygadową, to jest ponad 3000 żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc to jest znaczące i bardzo widoczne wzmocnienie wobec tego, co jest dzisiaj. Liczymy także na to, że zwiększy się w naszej części Europy obecność amerykańska. Na ten temat rozmawiamy i na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego i w naszych bilateralnych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Ja odbyłem, jak Państwo wiecie, ostatnio podróż, poczynając od Lizbony poprzez Rzym, rozmawiając właśnie o tych dwóch kwestiach. Po pierwsze o tym, w jaki sposób wzmocnić Ukrainę. Wzmocnienie Ukrainy na pewno nastąpiłoby poprzez przyznanie jej statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej. O tym rozmawiałem z prezydentami zarówno Portugalii, jak i Włoch, ale nastąpiłoby z pewnością także, gdybyśmy wysyłali więcej pomocy dla Ukrainy, zarówno tej humanitarnej, jak i innej, która jest Ukrainie po prostu potrzebna do tego, żeby przed agresją rosyjską się obronić. Ale niezależnie od tego jest kwestia tego właśnie, jakie ustalenia przyjmie szczyt NATO. Zarówno Portugalia, jak i Włochy oczywiście są członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc także i w tym kierunku zbliżającego się szczytu NATO te moje rozmowy biegły i mam nadzieję, że możemy liczyć na wsparcie tych państw, które choć jak wiemy doskonale nieco bardziej są zorientowane na południe jako państwa basenu Morza Śródziemnego, jako te państwa, które przez ostatnie lata borykały się zarówno z wielką presją migracyjną z Afryki, jak i także i z zagrożeniem terrorystycznym, ale ja zawsze podkreślam to, co mówię od 2015 roku, od początku mojej prezydentury, od kiedy reprezentuję Polskę w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. My patrzymy jako Polacy na Sojusz Północnoatlantycki, patrzymy jako sojusznik zgodnie z zasadą NATO 360 stopni. To znaczy interes i bezpieczeństwo każdego z państw sojuszniczych jest jednakowo ważne. I my Polacy jesteśmy gotowi wspierać każde państwo, które jest częścią sojuszu, a które znajdzie się w zagrożeniu i każde państwo może na nas liczyć. I o tym zapewniałem zarówno w Portugalii, jak i we Włoszech. Liczę na to, że także nasze postulaty właśnie bukareszteńskiej dziewiątki, o których dyskutowaliśmy dzisiaj, znajdą wsparcie wśród państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego i że wzmacniające realnie nasze bezpieczeństwo postanowienia zapadną zarówno w Madrycie, jak i w poszczególnych stolicach państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ja jeszcze raz bardzo chciałem panu prezydentowi podziękować za dzisiejsze spotkanie, ważne spotkanie. Nasza wspólna deklaracja, proszę państwa, to jest kolejny sygnał jedności w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego na tym jego wycinku, jakim jest bukaresztańska dziewiątka, ale dzisiaj można śmiało powiedzieć wycinku frontowym, bo przecież poza Czechami i poza Bułgarią wszystkie nasze kraje bezpośrednio graniczą albo z ogarniętą wojną Ukrainą, albo z Rosją. W związku z powyższym nie ma żadnych wątpliwości, że znajdujemy się dzisiaj w Sojuszu Północnoatlantyckim w bardzo szczególnej sytuacji wśród wszystkich krajów członkowskich i fakty są też takie, że cały Sojusz Północnoatlantycki na nas patrzy, więc te ustalenia, które
podejmujemy dzisiaj są ważne. Proszę spojrzeć na to także w ten sposób, że sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg, mimo tego, że musiał odwołać swoje wizyty międzynarodowe z uwagi na stan zdrowia, to jednak połączył się z nami za pomocą sieci internet, a więc był obecny, uczestniczył w całym naszym spotkaniu, zabrał głos, przedstawił stanowisko w imieniu Sojuszu, w imieniu Kwatery Głównej, tak jak to dzisiaj jest, i zapowiedział, czego możemy się spodziewać w trakcie madryckiego posiedzenia. Aczkolwiek jeszcze negocjacje oczywiście cały czas trwają i prace, więc to wszystko jest w toku. Chcemy zapewnić naszych obywateli tutaj i na wschodniej flance NATO, przede wszystkim obywateli naszych państw, że cały czas czuwamy nad bezpieczeństwem, że dyskutujemy na ten temat. Mówiłem do państwa prezydentów, że my w Polsce podjęliśmy bardzo konkretne decyzje, jeżeli chodzi o wzmocnienie naszego bezpieczeństwa, że przyjęliśmy nową ustawę o obronie ojczyzny, że zwiększymy liczbę żołnierzy naszej armii co najmniej do 300 tysięcy i że już w przyszłym roku skala wydatków na obronność w Polsce sięgnie 3% naszego PKB, w związku z czym to są bardzo istotne zmiany, które u nas następują, że my zdecydowanie ruszyliśmy z przyspieszonym procesem modernizacji polskiej armii. To są duże zakupy w Stanach Zjednoczonych, także i w Korei Południowej. Kupujemy najnowocześniejsze uzbrojenie dla naszej armii, też biorąc pod uwagę te doświadczenia, które obserwujemy na Ukrainie i w jaki sposób poszczególne elementy uzbrojenia się tam sprawdzają i czym jest najskuteczniej można się bronić przed rosyjską agresją. Także wszyscy to realizujemy, wszyscy obserwujemy, wszyscy wyciągamy z tego wnioski, dyskutujemy na te tematy z prezydentami, wymieniamy się poglądami i nie mam żadnych wątpliwości, że nasze działania przyczyniają się do wzmacniania bezpieczeństwa naszych krajów. W związku z powyższym liczę na to, że nie tylko uchronimy się przed rosyjskimi zakusami imperialnymi my na przyszłość, ale także, że będziemy w stanie pomóc Ukrainie i że w naszej części Europy i świata wróci pokój także dla Ukrainy, która odzyska swoje terytorium dzisiaj okupowane przez Rosję i wróci prymat prawa międzynarodowego tak, jak to powinno być i tak, jak wszyscy tego oczekujemy. Panie prezydencie, dziękuję bardzo. Thank you.